Tyle bólu, trudu, łez. Czy wystarczy siły nam w przeciwnościach iść pod prąd? Bóg nad wszystko wierny jest. Bóg najwyższy godzien czci. Łaską Cię. Nie.
zmiłuj się nad kornym sługą Twoim. Użycz mi siły, abym mógł wypełnić posłannictwo, a całe życie poświęcę dla dobra bliźnim.
możesz go zdobyć sam z miłą czerą, to niedaleko stąd, pod prąd, pod prąd, pod prąd. Masz prawo kochać, masz prawo żyć, masz prawo śpiewać, masz prawo żyć, masz prawo marzyć teraz i tu, na przekór kłamstwu, na przekór twu. Masz prawo milczeć, a przeciwko tobie może być użyte każde dobre słowo. Odwracam się, wyzywamy go.
Czcigodne siostry i drogie moje dzieci. Otóż czuję konieczną potrzebę serca nazwać was tą właśnie nazwą dzieci. Bo nazywacie mnie swoim ojcem, chociaż jestem tego niegodny. Bo dawałyście mi zawsze, a szczególnie w czasie słabości, tyle dowodów przywiązania dziecięcego, troskliwości i czułości, że teraz czuję głębiej to szczęście być ojcem takich dobrych dzieci. Czułość ta ogarnęła mnie, gdy rozpamiętywałem, że warto dla was nie tylko przez jakiś czas pracować, ale i całe życie poświęcić, bo i cóż mógłbym ważniejszego spełnić na tym świecie, jak to, abym za łaską Bożą starał się o zabezpieczenie was i waszego zgromadzenia i rozszerzenie się jego ku chwale Pana Boga i ku pożytkowi cierpiącej ludzkości. To uważam jako cel mego życia na ziemi i o tym chcę, abyście były wszystkie przekonane.
ksiądz Zygmunt w testamencie zostawił nam nie tylko pisma, nie tylko mądre słowa, ale zostawił nam coś więcej. Poprosił nas swoim życiem o to, żebyśmy my, choć w jakiej części, jako siostry, ten charyzmat, którym on żył, żebyśmy i my żyły. Dziewczynki, dzięki wam możemy ten charyzmat pełnić, dzięki naszym współpracownikom, współsiostrom, wszystkim tym, którzy tutaj jesteście, dzięki wam możemy być siostrami. Bóg zapłać serdecznie. Ja na samym początku zapraszam siostrę Aurelię. Bardzo serdecznie cię zapraszam. Siostra Aurelia podjęła się reżyserii tego wielkiego widowiska, które przeżyliśmy przed chwileczką. Bardzo serdecznie, siostro, dziękuję za to. Siostra generalnie zrobiła wszystko. Obiecujemy, że chcemy stąd wyjść, próbując na miarę naszych zadań i powołań dalej spełniać testament księdza Zygmunta Gorazdowskiego. Iść i nieść miłość, iść i nieść czułość, iść i nie być obojętnym na tych wszystkich, zwłaszcza najuboższych, których spotkamy. Dziękuję siostrom, dzieciom, które poprzez tak profesjonalne wykonanie, poprzez talenty, które tutaj nam ofiarowałyście, poprowadziłyście nas przez epoki, wydarzenia, by przypomnieć nam o miłości księdza Zygmunta. Niech wam wszystkim święty ksiądz Zygmunt uprasza łaski i niech uprasza też odwagę w miłowaniu, abyśmy w tym świecie, który dzisiaj właśnie jest tak zawirowany, żebyśmy nie utracili człowieka, żebyśmy nie utracili tego, co najważniejsze. Testament miłości. Zostawiamy tylko to, co dla nas jest najważniejsze. A co najważniejsze jest dla maleńkiej dziewczynki, dla dorosłej osoby, dla siostry, dla mnie, dla osoby, która już jest seniorem. Miłość. Miłość, którą dajemy innym, ale miłość, którą również otrzymujemy. Chwała dla świętego Zygmunta i tak z pamięci zaśpiewamy z gronem świętych. 3, 4. Z gronem świętych śpiewamy pieśń. Brawa!